Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i dzisiaj odcinek na Wasze życzenie. Prosiliście, aby omówić i przedstawić prawidłową postawę w pozycji stojącej i w pozycji siedzącej. Także o tym w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać testy. Będziemy dzisiaj omawiać i sprawdzać, czy mamy prawidłową postawę. Zapraszam serdecznie. Więc pierwsza rzecz, którą zrobimy, to na razie tak troszkę sobie pomaszerujemy w miejscu. Uniesiemy parę razy ramiona z wdechem do góry, z wydechem na dół, swobodnie. Także dzisiaj raczej nie ćwiczenia, a takie będziemy wykonywać testy, dzięki którym sprawdzicie, jaka jest Wasza postawa. Teraz zatrzymujemy się, unosimy znowu ramiona z wdechem do góry, z wydechem opuszczamy parę razy, ruch ramion do tyłu, do przodu, żeby rozruszać te mięśnie, szczególnie jeżeli będziecie robić to rano, to mięśnie mogą być trochę jeszcze przykurczone po śnie, więc musimy je trochę rozruszać. Żeby się nastawiło wszystko tam, gdzie z reguły jest. Potrzęśniemy dłońmi. Świetnie, unosimy jeszcze raz ramiona do góry i powoli opuszczamy. Nie forsując żadnej tutaj korekcji, teraz będziecie o tym myśleć, ale to nie o to chodzi, żeby coś poprawiać. Teraz jeszcze sobie parę razy uniesiemy pięty. I zamykamy oczy. Koncentrujemy się na tym, jak rozkłada się ciężar ciała w naszym ciele. Zaczynamy od głowy. Czy czujecie, że broda ciągnie do przodu lub w dół? Czy bardziej czujecie ucisk tutaj na szyi? Czyli głowa ucieka nam bardziej do tyłu, barki. Czy bardziej nam się tutaj rotują do przodu, czy do tyłu, ale nie forsujemy ruchu. Możecie parę razy poruszać barkami, unieść, przesunąć do przodu, do tyłu, ale wracamy do pozycji swojej naturalnej. Teraz biodra. Jak odczuwacie biodra? Czy oba biodra są na tej samej wysokości? Czy być może jedno jest bardziej wysunięte do przodu? To samo może być z barkami. No my jesteśmy czterowymiarowi, tak? Więc tutaj będzie, każda płaszczyzna będzie miała znaczenie i z każdej płaszczyzny będziemy tutaj obserwować. Więc pierwszy na razie z zamkniętymi oczami próbujemy się skupić na tym, co odczuwamy. Jak rozkłada się ciężar ciała na Waszych stopach? Jeżeli napięty czujecie, że pięty dociskają do podłogi, czy prawa i lewa w takim samym stopniu, czy cały czas zamkniętymi oczami na razie, czy wydaje Wam się, że pięty są w linii ze sobą, czy na przykład jedna pięta jest lekko przesunięta do przodu. Teraz przechodzimy na przednią część stopy. Jak rozkłada nam się ciężar ciała nas na palcach? Jak odczuwacie ten ciężar na śródstopiu? Czy czujecie, że jest łuk w stopie, czy bardziej te stopy nam się zapadają od tej wewnętrznej strony? Czyli będziecie czuli w kostkach ciągnięcie do środka i w dół, jeżeli będzie płaskostopie. Możecie unieść parę razy palce u stóp, porozszczepiać szeroko palce, sprawdzić, jak to teraz wygląda. Może teraz możecie otworzyć oczy, teraz unosimy na przemian prawą, lewą piętę. Całym ciałem tak lekko poruszamy i jeszcze raz zamykamy oczy i znowu skupiamy się na tym. Teraz próbujcie sobie wyobrazić, że macie linię od czubka głowy przez ciało, tak jakby przez środek
idzie linia tu w linii z naszym mostkiem, w linii z naszym pępkiem i aż między stopami. Teraz czy ciężar ciała po prawej i po lewej stronie rozkłada się tak samo. Czy czujecie, że na przykład jedna pięta tak jakby bardziej dociska do podłogi? To oznacza, że sylwetka jest lekko przesunięta albo w lewo, albo w prawo. Teraz wyobrażamy sobie tą linię. Musicie otworzyć oczy. Teraz ta linia będzie szła z boku, patrzymy na nią. Nie z przodu, tylko z boku, czyli znowu. Ze środka głowy, tutaj przez ucho, przez nasz bark, przez nasze biodro, kolano i kostkę. Tu dobrze by było, żeby ktoś Wam zrobił zdjęcie z boku, tak jak teraz stoimy. I potem można nanieść prostą linię od ucha do barku, do biodra, do kolana i do kostki. Przy prawidłowej postawie w zasadzie linia ucha, barku, biodra, kolana, biodro może trochę mniej, ale też mniej więcej będzie w tej linii, powinno być. Jeżeli jest prawidłowa postawa, to w zasadzie te nasze wszystkie punkty, nasze stawy będą mniej więcej w linii. Może być lekkie odchylenie po jednej lub po drugiej stronie tej linii, ale będą blisko tej linii. Więc jeżeli ktoś ma wysuniętą głowę do przodu, no to zauważycie od razu, że już nie będzie ucho w linii z naszym barkiem, bo głowa jest wysunięta do przodu. To samo, jeżeli ktoś będzie miał głowę wysuniętą do tyłu. Nie będzie w linii, będzie za naszym barkiem. Jeżeli ktoś ma zaokrąglone plecy, no to to samo. Tu już się zmienia ułożenie naszej głowy, zmienia się ułożenie naszych barków, więc już nawet barki nie będą w linii z naszym biodrem. To będzie oznaczało, że mamy zgarbioną sylwetkę. Jeżeli ktoś będzie miał lordozę, to nasze kości biodrowe będą przesunięte do przodu i wtedy już nie będą w linii ani z kolanem, ani z kostką, ani z barkiem, bo są przesunięte do przodu. Tu możecie sobie, jeżeli możecie, wyczuć te kości biodrowe, kość tutaj z przodu, kolce biodrowe w Polsce, tak używacie to sformułowanie, no w Anglii po prostu się to nazywa, że to jest kość biodrowa, więc możecie sobie wyczuć te kości biodrowe i trochę poruszać tymi biodrami. Gdzie jest ta moja naturalna pozycja? To jest ta moja naturalna pozycja. I też sprawdzić, jeżeli sobie przyłożycie palce na tych kościach, to możecie potem właśnie porównać, czy one są ze sobą w linii, czy na przykład jedno jest trochę wyżej biodra. I właśnie te małe różnice będą powodować, że cała nasza sylwetka będzie pracowała inaczej. Nasze ciało jest skonstruowane do tego, żeby nas trzymać w pionie, więc jeżeli na przykład biodro będzie lekko uniesione z jednej strony, na to tak jeszcze trochę przekręcone do przodu, to już kręgosłup będzie inaczej pracował. Więc taka osoba będzie narzekać na ból pleców, szczególnie w odcinku lędźwiowym i być może będą problemy z kolanem lub z kostką, bo ciężar ciała będzie bardziej rozłożony na jedną stronę, więc ta strona będzie bardziej pracować niż powinna. Dlatego to jest ważne, żeby zacząć od tego zamkniętymi oczami i wyczuć po prostu, jak rozkłada nam się ciężar ciała. Czy mamy ramiona w tej samej linii? Czy czujemy, że jeden bark nam lekko przesuwa się i już nie jest w linii jeden z drugim? Także tu jest wiele, wiele punktów do sprawdzenia i trzeba się po prostu w to dobrze wczuć. I tak jak mówię, albo zrobić to przed lustrem, albo poprosić kogoś, żeby Wam zrobił zdjęcie i nawet potem, nawet w telefonie możecie to zrobić, narysować. Ja Wam potem pokażę, jak to zrobić. Połączyć te dwa punkty, połączyć te dwa punkty, połączyć dwa punkty kolan i kostek i będziecie widzieli, czy one są na tej samej wysokości, mniej więcej, bo wiadomo, nikt z nas nie będzie miał super idealnej sylwetki. Zawsze tam będą jakieś lekkie odchylenia. Tylko teraz właśnie, jaki jest stopień tego odchylenia. Także tu z przodu patrzymy na
ustawienie w tej samej linii, na tej samej wysokości barków, łokci. Ktoś może powiedzieć, że ma jedno ramię dłuższe. No jeżeli ten bark będzie przesunięty, no to będzie takie wrażenie, tak? Wszystko razem pracuje. Więc z boku patrzymy na ustawienie głowy, ustawienie barków. Ja mówię, tu mniej więcej to powinno być w jednej linii, blisko siebie, blisko tej linii z prawej lub lewej strony. Kolejna rzecz, którą sprawdzimy. Znowu sobie troszkę pomaszerujemy, tak żeby nie wymuszać tej postawy. Po prostu chodzicie tak, jak zawsze chodzicie i zatrzymujemy się. Teraz patrzymy na nasze stopy. Pierwsza rzecz. Czy stopy są ustawione w tej samej linii? Czyli jeżeli ja narysuję teraz przed moimi stopami, przed palcami u stóp, namaluję linię, czy obie stopy będą w tej linii, czy na przykład moja lewa noga ustawiła mi się troszeczkę dalej, za linią, albo prawa. Bo kiedy chodzicie, no to to jest ten naturalny ruch waszego ciała i w taki sposób pracuje, tak się rozkłada ciężar ciała. Więc jeżeli się zatrzymacie z takiego lekkiego marszu, no to to jest naturalne zatrzymanie. Nie wymuszamy tutaj tej pozycji prawidłowej. Więc na to pierwsze zwracam uwagę. Czy mamy mniej więcej nasze stopy w linii? Druga rzecz, teraz patrzymy, czy są do siebie ustawione bardziej równolegle, czy na przykład jedna stopa nam tu lekko ucieka na zewnątrz, albo dwie. To się częściej zdarza. Więc to są już te odchylenia. I przy tym odchyleniu jednej lub dwóch stóp na zewnątrz, co ciągle tu na początku pierwszych odcinkach zwracałam wam uwagę przy marszerowaniu, żeby tego pilnować, bo zobaczcie, jeżeli ja odstawię lekko jedną nogę, to tu się w ogóle zmienia cała mechanika mojej prawej strony. Wy patrzycie, to jest lewa, ale to jest moja prawa, więc tu już będzie następowała kompensacja. Ciało będzie teraz musiało kombinować, jak tu teraz utrzymywać tą równowagę, jak tu teraz rozłożyć ciężar ciała, żeby się nie przewrócić. Bo o to chodzi. Jak chodzimy, to nasze ciało cały czas musi pracować nad tym, żebyśmy się nie przewrócili. Więc będzie następowała kompensacja. W sytuacji, kiedy obydwie są, no to obie strony. Czyli można powiedzieć, że jeżeli to odchylenie jest na dwie strony symetryczne, to jest to, powiedzmy, lepsze ustawienie, bo mamy dalej tą symetrię, a te stopy są odchylone, ale obie tak samo. W sytuacji, kiedy jest tylko jedna, no to nie będą pracowały obie strony tak samo. Lewa będzie pracować inaczej, prawa będzie pracować inaczej, więc na to zwracamy uwagę. Kolejna rzecz, lekko sobie teraz tak poruszajmy naszymi ramionami, nie za mocno, po prostu swobodnie, lekki ruch z bioder, tak żeby nam się ruszyła górna część ciała i ramiona. Dobrze. I zatrzymujemy ruch. Zaciśniemy parę razy dłonie. Ugniemy w łokciach. Uniesiemy na boki. I opuszczamy. I patrzymy teraz, jak są ustawione nasze dłonie, ramiona. Czy jest takie same ustawienie prawej i lewej dłoni, czy na przykład jedna dłoń jest bardziej skierowana do środka. Co będzie oznaczało, że trzeba tu popracować nad barkiem, bo tu następuje rotacja tego ramienia i pozycja naszego ramienia, dłoni, jest inna niż w prawej, tak? Czyli w lewej, jak patrzycie. Więc przy prawidłowym będziemy bardziej widzieć właśnie tą przednią część kciuka i bok naszego palca wskazującego, a nie w ten sposób. To oznacza, że gdzieś tutaj te mięśnie są źle ustawione, są poprzykurczone i to ustawienie ramion jest nieprawidłowe. I to też ta rotacja będzie powodowała inną pracę naszej górnej części ciała, czyli najprawdopodobniej będą to też przesunięte barki do przodu, więc zobaczcie, tu już nie jest to prawidłowa postawa, prawda? Kiedy ja jednak te ramiona mam
w tej pozycji, że kciukiem dotykam nogi, no to te barki są inaczej ustawione. Kiedy zrobię w ten sposób, zobaczcie, taki mały ruch, a zobaczcie, jaka jest różnica. Można to od razu wyczuć. Nawet zmienia się ustawienie odcinka lędźwiowego. Przez ten obrót, spróbujcie, obrót samych ramion już zmienia nam się sylwetka. Ja już czuję. Odcinek lędźwiowy jest bardziej płaski niż powinien. My tu jednak musimy mieć te wygięcie. Te wszystkie wygięcia w odcinku szyjnym i w odcinku lędźwiowym są w pewnym celu. Te nasze krzywizny naturalne, które powinny być, nasz kręgosłup nie jest całkiem prostą linią, tylko tu mamy zakrzywienie w odcinku szyjnym i w odcinku lędźwiowym. Ten kręgosłup w tych miejscach jest wykrzywiony w jednym konkretnym celu. Żeby amortyzować uderzenie, kiedy chodzimy. Kiedy chodzimy, ono nie będzie duże, ale jak zaczniemy biegać, będzie już dużo większe. Zależy też od jakiej powierzchni chodzimy, w jakim chodzimy obuwiu. Tak? Jeżeli będą to twarde podeszwy na twardym podłożu, to to uderzenie będzie większe i tutaj te krzywizny właśnie powodują, że następuje amortyzacja. Dlatego to są kręgi. To wszystko tam razem działa. Tu można o tym mówić. Ale dzisiaj skupiamy się na tej postawie. Więc tu widzicie, wszystko jest ze sobą połączone. I fajnie, że daliście mi znać, że rzeczywiście to jest temat warty tutaj poświęcenia czasu i omówienia. Więc to takie testy można wykonać, żeby sprawdzić, jakie są odchylenia, czy w ogóle są i w którym miejscu, żeby się na tych miejscach skupić. Więc jeszcze raz sprawdzamy linię w pozycji z boku naszej sylwetki. Jakie są odchylenia naszych stawów, tak? Jeżeli ktoś będzie miał przykurczone tutaj mięśnie, to te kolana będą lekko ugięte i zobaczcie, no już się zmienia ta sylwetka, tak? Jeżeli ktoś będzie bardziej zgarbiony, wychylony do przodu, to tak samo. I potem będzie mówił, że bolą go plecy, boli go odcinek tutaj szyjny i kark. Ma problemy z oddychaniem, no bo ta klatka piersiowa jest cała zapadnięta. Może też być problem z kostkami. Wiele rzeczy takich małych, że tak powiem, ma ogromny wpływ właśnie na to, jak działa nasze ciało i czy odczuwamy jakiś dyskomfort i ból. Jeżeli ktoś ma lordozę, czyli przesunięte biodra i przechylone do przodu, czyli ma większy tą krzywiznę w odcinku lędźwiowym, to mięśnie, które są dłuższe, one pracują w innym zakresie, są teraz skurczone, ściągnięte. Więc one nie są stworzone do tej długości, więc będą tutaj następowały różnego rodzaju ściągnięcie, nawet spazmy tych mięśni, przez to, że one nie są w swojej naturalnej długości. I często właśnie osoby z odcinkiem lędźwiowym, z pogłębioną lordozą lędźwiową mają właśnie problemy z bólem pleców. I wypchnięty jest brzuch, co znowu, nawet przez sam właśnie układ tego kręgosłupa i tych bioder, już nie są w stanie pracować nad mięśniami brzucha. No bo żeby, wiecie, żeby mięśnie brzucha uaktywnić, to musimy wykonać ruch bioder w przeciwnym kierunku. Ale jeżeli ktoś ma te mięśnie z tyłu przykurczone, no to już tego ruchu do tyłu nie wykona. A tylko wtedy mięśnie ściągają się z przodu. O tym już też opowiadałam w kilku odcinkach na ten temat. Tam mam też link do odcinka, w którym omawiałam ten temat na innym kanale. To jak ktoś jest ciekawy, to też może sobie to obejrzeć. Więc tu naprawdę wszystko ma znaczenie i tak jak mówię, dobrze, że zwróciliście na to uwagę. Jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić, to jest test przy ścianie. Gdzie ja go zrobię? No tu mam kawałek ściany, więc spróbuję się tu zmieścić. Stajemy tak w odległości
pięty może z 10-15 cm od ściany i lekko się pochylamy do tyłu, tak żeby oparły nam się pośladki, oparły nam się łopatki. No i głowa zależy. Już nie ciągniemy tej głowy. Jeżeli opadły już, jeżeli pośladki dotykają ściany i łopatki, to głowy już nie ciągniemy do tyłu. Jeżeli oparły nam się tylko pośladki, to też już nie ciągniemy tych barków, tylko próbujemy sobie sprawdzić, na jaką odległość od ściany te barki są przesunięte. Czyli ile nam tu brakuje do tego, żeby te barki, łopatki w sumie, nie barki, chociaż u niektórych mogą być łopatki, ale bardziej to będą barki, ale raczej każdy będzie miał sylwetkę w ten sposób. Więc teraz, kiedy mamy oparte już te pośladki, znowu możecie sobie zamknąć oczy i ponownie skupić się na tym, jak rozkłada się ciężar ciała w tej pozycji teraz, kiedy już mamy wsparcie na ścianie. Czy prawa i lewa stopa mają takie same obciążenie? Czy ucisk pośladka do ściany jest taki sam lewego i prawego? Czy czujecie, że jeden tak jakby bardziej naciska? Co oznacza, że właśnie te biodra będą tutaj przesunięte w pozycji przód-tył. I jeżeli ktoś dotknął jeszcze łopatkami, to też czy prawa i lewa łopatka dociskają do ściany z taką samą siłą? Czy czujecie, że te łopatki są na tej samej wysokości? Czy na przykład jedna jest trochę wyżej? Czy jest lekko przesunięta? Jeżeli to są naprawdę drobne rzeczy, czujecie, ale to jest naprawdę, musicie się skupić na tym bardzo mocno, że no coś tam do czegoś można się przyczepić, to są naturalne rzeczy. My, tak jak mówię, mało kto z nas ma super perfekcyjną co do milimetra idealną postawę. Ale jeżeli ktoś czuje, no tak, no lewa na przykład dotyka, ale prawa to tak prawie wcale nie, więc tu będzie oznaczało, że ta górna część ciała, te barki nie będą w linii. Prawy będzie bardziej wysunięty do przodu niż lewy lub odwrotnie, prawa łopatka nam dotyka, lewa nie, więc znaczy, że ten bark lewy jest lekko przesunięty do przodu. I tu już by trzeba było nad tym popracować. I teraz głowa. No moja głowa też nie dotyka, więc nie ciągnę głowy do tyłu na siłę, tylko sprawdzam, ile mi tu brakuje. No w zasadzie to tak 1,5 cm do 2 cm jest ok. Większe odchylenie, czyli większa odległość tyłu głowy i ściany, no oznacza, że trzeba będzie popracować tutaj nad tą wysuniętą głową do przodu. Albo znowu ktoś może dotknąć pośladkami, nie dotyka łopatkami, ale dotyka głową, czyli ta głowa będzie znowu bardziej przesunięta do tyłu. Także widzicie tu, w zasadzie cały czas skupiamy się na tych samych punktach, czyli jest to pozycja ucha, pozycja tyłu naszej głowy, barki, kiedy patrzymy z przodu, czy są na tej samej wysokości, kiedy patrzymy z boku, czy jest w linii z naszym uchem, prawy i lewy, tak? Więc też można sobie robić zdjęcie na lewą i na prawą stronę i porównać. Zrobimy to. Pokażę Wam, jak to w prosty sposób można zrobić. I to samo właśnie. Nasze biodra, kolana i stopy. Więc w zasadzie wszystkie te ruchome miejsca, tak, gdzie nasze kości się łączą i wykonujemy ruch. A jeżeli one nie są ustawione tak, jak powinny być, to będzie to miało bardzo duży wpływ na to, jak będą działać Wasze mięśnie i jak będą działać Wasze stawy. Więc małe odchylenia, nie przejmujemy się tym, tak jak mówię, mały procent ludzi ma wszystko super, super idealnie co do milimetra, każdy z nas będzie coś tam miał. Samo to, że jesteśmy prawo lub leworęczni, więc tu już jedna strona będzie pracowała więcej, będzie ta dominująca strona i to może być prawe ramię i prawa noga, ale może też być odwrotnie, może być jesteś praworęczny, ale bardziej aktywną masz tą drugą nogę.
lewą. Ona jest tą nogą, która jest silniejsza. I przy balansie też na pewno zauważyliście, że łatwiej jest utrzymać balans na jednej nodze, a na drugiej już tak nie jest stabilnie jak na tej drugiej nodze. Co oznacza, że jedna noga jest silniejsza, druga noga jest słabsza. I tak ta strona, która jest silniejsza, kiedy będziecie wykonywać ćwiczenia rozciągające, ona będzie bardziej przykurczona. Czyli jeżeli będziemy na przykład rozciągać mięśnie nóg, będziemy rozciągać na przykład przednią część uda i prawa noga jest mocna, więc w pozycji leżącej, kiedy próbujemy złapać zapięte, w prawej nodze może być to trochę dalej, ale lewa, ponieważ jest słabsza, jest bardziej rozciągnięta, mięśnie są bardziej elastyczne, więc zakres ruchu w nodze słabszej, w stronie słabszej będzie większy. I znowu, jeżeli to jest małe odchylenie, jest ok, ale jeżeli czujecie, że rzeczywiście tutaj ja tą lewą stopę mogę dotknąć, a w prawej nie, no to znaczy, że trzeba wykonywać więcej ćwiczeń na tą stronę, która jest mocniejsza, żeby ją rozciągnąć i przywrócić ten balans. Bo tu nie tylko chodzi o ustawienie punktów, o siłę mięśni, ale również o to, w jakim stopniu prawa i lewa strona jest porozciągana. To wszystko razem pracuje. Nie chcę Was tutaj za bardzo zagadać, bo to jest temat tutaj bardzo szeroki teraz, jakie to ma za sobą konsekwencje, więc dajcie mi proszę znać, czy wszystko jest jasne, czy wiecie, jak wykonać te testy. Ja jeszcze Wam teraz pokażę, jeżeli sobie zrobicie zdjęcie, w jaki prosty sposób można sobie na komputerze czy w telefonie dołożyć tą linię i wtedy zobaczyć już, jak to wygląda. Także przejdźmy do części technicznej. Jak ściągniecie sobie zdjęcie z telefonu na komputer, to trzeba wejść do programu Paint. To jest taki podstawowy program graficzny, który zawsze jest wgrany z systemem. Więc idziemy do pliku, otwieramy. Gdzie tam ten plik macie zapisany? Mamy nasze zdjęcie. Możemy sobie zmniejszyć, żeby było lepiej widać. I teraz bierzemy linię. To macie takie różne do wyboru kształty. Pierwsza to jest linia. Możemy sobie wziąć na przykład na tym. Moim to pewnie będzie lepiej widać na żółtym. Tylko teraz przepowiększyć. Klikacie lewym przyciskiem myszy. Trzymacie ten przycisk i przesuwamy mysz czy ten kursor do drugiego barku. I puszczamy. I mamy barki. Teraz robimy to samo. Nadgarstek do nadgarstka. No, tu widać, że to jest jakby trochę niżej. Kolana, no tu u mnie to akurat nie widać za bardzo kolan. I kostki. No, może być taka kamera była ustawiona. Więc szukałam wszelkich takich odchyleń z widoku z przodu, wysokości i ustawienia tych wszystkich punktów. Łokieć. Jeżeli jest, to jest prosta na tej samej wysokości, ale ja muszę dać trochę niżej. Może być, że nie stoję na wprost kamery. No ale nie jest źle. Że mamy tu ten pierwsze zdjęcie. Możemy sobie to zapisać, czyli bierzemy plik. Zapisz jako JPG. Postawa. Linie. Bierzemy drugie zdjęcie. Czyli znowu bierzemy plik. Otwórz. Z miejsca, gdzie on jest. Mamy.
Znowu bierzemy linię, zaznaczamy kolor linii, tu mamy linię. No, ucho akurat nie widać, ale będzie gdzieś tu. I zaznaczymy na razie do kostki. Powiększymy. Teraz patrzymy, jak to wygląda. Od ucha do barku. Łokieć, biodro, to będzie gdzieś kość biodrowa, kolano i kostka. Czyli w tą stronę jest to prawie w linii prostej. Ja spróbuję tu jeszcze zaznaczyć poszczególne części. Czyli tu mamy nasze ucho, tu mamy nasz bark. Łokieć, biodro, kolano, gdzie te kolano? Trochę nie widać tego kolana, ale gdzieś tu będzie i kostka. Czyli wszystko, co jest blisko linii, nie jest za bardzo z przodu lub z tyłu, czyli jest jakby wszystko w linii z naszą linią grawitacji, oznacza, że wasza postawa jest prawidłowa. Jeżeli te odchylenia będą większe, no to będzie to oznaczało, że należałoby popracować nad skorygowaniem postawy. Piszemy sobie plik zapisz postawę blok linię. I jeśli chcecie, to możecie wrzucić te zdjęcia na Facebooka, żebym widziała, jak to u was wygląda. Możecie wrzucić samo zdjęcie, ja dla was tę linię też mogę zrobić. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądać, jeżeli są odchylenia, kiedy na przykład przykurczone są mięśnie z tyłu nogi. Wybieramy linię, można wybrać grubość tej linii, jaką chcecie. Mogę odsunąć to ucho. Ucho, bark, biodra, widzicie? O, zrobimy tę linię. Teraz znowu zaznaczę te punkty, które szukamy. Bark jest teraz trochę tu, biodro będzie teraz bardziej tutaj, kolano jest tu, kostka jest tu. Czyli biodro i kolano są już w dużo większym odchyleniu od naszej linii porównawczej. Widzicie, że nawet sylwetka jest inna. Przez to, że ugięły się kolana, zwiększyła się krzywizna w odcinku lędźwiowym i już te mięśnie brzucha nie są tak uaktywnione, jak przy prawidłowej postawie. Porównajmy teraz te dwa zdjęcia. Tu mamy jedno. I właśnie idziemy do drugiego. Teraz porównajmy sobie te dwa zdjęcia. Taka mała różnica. Ugięcie kolan, zobaczcie. Czyli jakikolwiek przykurcz mięśni może wpływać na to, jak wygląda wasza postawa. Mamy nasze zdjęcie. Bierzemy teraz edyt. Znak mazaka czy długopisu. I teraz wybieramy linijkę. Jeżeli jest przesunięta, to dwoma palcami naciskamy i ustawiamy ją w pionie. Tak, żeby była w linii z uchem
w dół aż do kostki. Teraz bierzemy mazak. Kolor możecie sobie zmienić, naciskając tutaj o, na tę kropeczkę. I w taki sposób zaznaczamy. No lepiej, żeby to było coś jaskrawego, więc może taki czerwony. Zamykamy to. Mazak bierzemy pierwszy, tu do końca. Grubość można wybrać, bo kreska grubsza lub cieńsza. Ta środkowa będzie dobra. I teraz palcem przejeżdżamy wzdłuż naszej linijki. I będziemy mieć równą linię. I naciskamy. Zrobione. Zrobione. Możemy sobie teraz powiększyć i zobaczyć, co jest w naszej linii od ucha do kostki. A teraz drugie zdjęcie. Czyli znowu edyt. Mazak. Linijka. Tym razem będziemy ją potrzebować w ten sposób. Bierzemy mazak i rysujemy. Też znowu dociskając do linijki. Będzie trzymać tą linię. Robimy drugą na nasze łokcie. Mazak malujemy. Nadgarstki. To by trzeba było trochę to. No właśnie, nawet nie da się. To no, nie będzie aż takie duże odchylenie. Kolana. Tutaj mamy kolana. I tu mamy kostki. Zapisać. I zapisać na dole. I teraz można powiększyć i zobaczyć, czy rzeczywiście te nasze punkty się schodzą. Mniej więcej. Im większe odchylenie, to znaczy, że nie ma równowagi w ciele i trzeba będzie nad tym popracować, poszukać powodów, dlaczego jest taka postawa, a nie inna. To teraz jeszcze na temat prawidłowej postawy w pozycji siedzącej. Będzie to zależało od tego, jaka jest wysokość na tym, na czym siedzimy. No, w większości jednak to będzie wysokość, która będzie odpowiadała wysokości naszych kolan. Na stołku barowym trochę inaczej się siedzi, tam wymusza się, ta wysokość wymusza pozycję, ale sofa, krzesło, fotel to najczęściej mają właśnie wysokość siedzenia jest na wysokości naszych kolan. Więc co, na co tutaj należy zwracać uwagę? Zwracamy uwagę na to, żeby nie przesuwać stóp do siebie, czy prostować nóg, bo zobaczcie, od razu zmienia się sylwetka. No, ciało próbuje tutaj tą pozycję jak najbardziej pionową utrzymać, więc w zależności od tego, jak ustawimy nasze nogi, to będzie następowała reakcja. Ja wiem, że najczęściej po kilku godzinach to już tak siedzimy, tak? No ale no, zobaczcie, co się dzieje z naszym kręgosłupem. I nie są to ćwiczenia. Ktoś mi powie, że robi ćwiczenia na mięśnie brzucha. No nie w pozycji, kiedy mamy barki ściągnięte do przodu i wszystko z przodu jest przykurczone, a mięśnie pleców nam tutaj się coraz bardziej osłabiają. Więc w pozycji siedzącej w zasadzie patrzymy na te same punkty, tylko jakby do biodra. I znowu chcemy, żeby nasze ucho było jak najbardziej w linii z naszym barkiem i z naszym biodrem. Dlatego ja, jak ćwiczymy na krześle, to proszę Was, żebyście siedzieli właśnie na krawędzi, bo kiedy usiądziemy dalej i oprzemy się o to krzesło, no teraz krzesła te są już bardziej ergonomiczne, więc to tutaj niektóre nawet wymuszają prawidłowe siedzenie, bo mają jeszcze dodatkową część na tą naszą krzywiznę kręgosłupa, więc warto takich krzeseł szukać dla tych, którzy
spędzają długie godziny jednak gdzieś przy biurku czy przy stole. Stopy staramy się mieć tak na szerokość naszych bioder, kolana też na szerokość naszych bioder i taka pozycja. Często po długich godzinach siedzenia przy komputerze zaczynamy przesuwać głowę do przodu. Skupiamy tak wzrok na czymś i chcemy się jeszcze bardziej skupiać, więc przysuwamy się do tego ekranu i przesuwamy tą głowę. Często mamy za daleko klawiaturę, więc to też są rzeczy, które są ważne, żeby to było, klawiatura była jak najbliżej nas, żeby tu tworzyć kąt prosty w naszym łokciu, podobnie jak mamy kąt prosty w naszych kolanach. Żeby ta klawiatura była bardziej w tej odległości niż przesunięta do przodu, bo wtedy będziemy pracowali w taki sposób. Będziemy te barki ściągać do przodu. To samo z myszką. Jeżeli ktoś używa myszki, to nie trzymajcie jej gdzieś tam daleko, tylko przesuwajcie ją tu bliżej siebie i pracujemy. No teraz na laptopie jest trochę łatwiej, bo mamy tę dotykową część blisko siebie, ale często ta klawiatura jest trochę właśnie odsunięta, więc jeżeli się da, to przesuwamy tego laptopa bliżej siebie, żeby właśnie utrzymywać łokieć w linii z barkiem, a nie w tym przesunięciu. Wiadomo, jak to jest na chwilę, to ok, ale jeżeli ktoś w tej pozycji będzie siedział przez kilka godzin bez ruchu, no to w pewnym momencie będzie też wyglądało tak. Wysokość monitora też ma znaczenie. No tu na laptopie to się za wiele nie da zrobić, bo ekran już jest, więc można ewentualnie podnieść trochę laptopa, ale też właśnie zależy, żeby nie było za wysoko do naszej klawiatury. Więc jeżeli ktoś ma monitor przed sobą, to w tej pozycji, kiedy siedzicie wyprostowani, to na takiej wysokości wzroku powinien być monitor. Może być lekko niżej, także ja nie muszę opuszczać głowy, żeby na niego patrzeć. Więc naszą największą zmorą dzisiejszych czasów, co jest, kochani? Oczywiście nasze telefony, nasze iPady, które wymuszają w zasadzie u nas taką postawę. Trzymamy sobie w dłoni. No, dłoń jest na dole, więc głowa nam ucieka na dół. A najlepiej było, gdybyśmy czytali, patrzyli na telefon w taki sposób. Znowu, jeżeli to jest tylko odebranie SMS-a, to ok. Ale jeżeli tych SMS-ów w ciągu dnia przychodzi X, no to liczba powtórzeń się zwiększa, więc tu już będzie miało to znaczenie. Jeżeli ktoś na telefonie czy na iPadzie jeszcze ogląda jakieś filmy czy coś dłużej, no to ta pozycja, czy jeszcze na przykład na sofie czy na krześle w taki sposób, no to niestety, ale nasze następne pokolenie już będzie miało tak zaokrąglone plecy i tak wyciągniętą głowę do przodu, że no tu będzie naprawdę trzeba ostro pracować nad tym, żeby wrócić do naszej naturalnej postawy, gdzie mamy ucho w linii z barkiem, bark w linii z naszym biodrem, a nie w taki sposób. Co często niestety każdy z Was też pewnie nieraz widzi, więc jeżeli mamy telefon, to staramy się go trzymać mniej więcej na wysokości wzroku, czyli na wysokości oczu, trochę niżej, no bo wiadomo, że jak odsuniemy dłoń, to będziemy widać. Na początku to może być dziwne, ale tak powinniśmy patrzeć na telefon w taki sposób, na wyciągniętej, więc telefon nie jest stworzony do naszej postawy, bo siedzimy w ten sposób, patrzymy i ta biedna głowa, te mięśnie szyi, no mają niestety masakrę. Więc tak to wygląda. Ja o tym, jaka jest postawa w pozycji siedzącej przy każdych ćwiczeniach na krześle, o tym Wam przypominam. Siedzenie z nogą na nogę. No po pewnym czasie trzeba tą nogę zmienić, bo po prostu drętwieje, więc tu trzeba uważać, szczególnie właśnie osoby, które mają problemy z krążeniem, żeby nawet w czasie długiego siedzenia troszkę sobie tymi nogami poruszać. I zrobię odcinek specjalny, w którym właśnie będziemy wykonywać ćwiczenia w pozycji siedzącej. To będą też dobre ćwiczenia dla osób,
na przykład w podróży, jedziecie długo pociągiem, czy autobusem, czy nawet samolotem, ktoś leci i tam nie za bardzo jest jak się ruszyć, to co tu zrobić, żeby jednak poprawić te krążenie, szczególnie właśnie w stopach i w nogach, kiedy nie możecie wstać i się po prostu przejść. Także tyle na dzisiaj. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania związane z tematem prawidłowej postawy, to proszę dajcie znać. Wydaje mi się, że wyjaśniłam tutaj wszystkie te punkty. Tak, niczego nie ominęłam. Nie chciałam się za bardzo już wchodzić w szczegóły, bo teraz w zależności od tego, jakie napiszecie komentarze, mogę przygotować już konkretny, szczegółowy odcinek, w którym zaczniemy omawiać i przedstawię Wam ćwiczenia korygujące poszczególne właśnie tutaj uchybienia i nierówności między prawą a lewą stroną. Także liczę na Wasze komentarze, które są zawsze dla mnie mega, mega motywacją. Czekam na Wasze kciuki. To też jest fajnie, jeżeli chociaż ktoś nie może napisać, a chociaż zostawi kciuka i do komentarza też wrzuci kciuka, więc to naprawdę jest bardzo fajne, bardzo przyjemnie mi się potem ogląda Wasze odpowiedzi na te moje propozycje, które dla Was mam. Ogromne, ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli i dalej są w programie Wspieram Aktywny Senior, bo jest to dla mnie naprawdę mega pomoc, mega wsparcie, a oprócz tego algorytm widzi, że traktujecie mój kanał bardzo poważnie i treści są wartościowe, więc też osiąga większą widownię na YouTubie. To tyle, kochani. Zapraszam jeszcze, kto nie dołączył do naszej grupy na Facebooku. Tam już mamy ponad 3000, tak, chyba 4 nawet będzie. Albo więcej, już straciłam rachubę. Także fajnie, że tam też jesteście, wrzucacie swoje zdjęcia z różnych spacerów, wycieczek. Super, bo na pewno to motywuje też innych, żeby ruszyć się z domu na świeże powietrze i coś zrobić. No a oprócz tego mamy taką właśnie bezpośrednią naszą grupę, na której możecie nawiązywać kontakty. Także dziękuję za dzisiaj, życzę Wam miłej niedzieli, miłego tygodnia i do zobaczenia następną niedzielę.